To jest taki krótki wstęp do filmiku, który też w sumie za długi nie będzie. Zobaczcie Państwo, jak kaleka para bocianów, jedna z wielu mieszkających tutaj w naszym ośrodku rehabilitacji, zakłada gniazdo właśnie tutaj na górce. Jest tam między innymi samiec Max, który jest dość starym bocianem. Trafił do nas w 2017 roku, miał już amputowane skrzydło. No i już wtedy był dorosłym bocianem, więc a ośrodek prowadzimy od 2017 roku, więc już trochę latek temu bocianowi przybyło. Zobaczymy, jakie będą tego losy, dlatego że kalekie bociany mają to do siebie, że z racji swoich kontuzji, czyli uciętych części skrzydeł, nie są w stanie zawsze odpowiednio kopulować, aby zapłodnić samicę, więc zobaczymy, jaki będzie tego finał. Na razie szczęśliwie sobie tutaj budują gniazdko na grobli. Ja tam położyłem parę gałęzi z boku, co można zobaczyć w kamerce na żywo, żeby sobie po prostu brały te patyczki do budowy gniazda. Korzystają też z tego inne bociany kalekie, które gdzieś tutaj próbują sobie, zaczynają budować gniazda też na ziemi, więc zachęcam do obejrzenia dalszej części filmiku.